30 stycznia 2023 roku. Nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Jak mówiłem ostatnio, dzisiaj znów podróż do Afryki na czarny ląd. Ostatnio mówiłem o kalendarzu Adama z RPA. Dzisiaj jedziemy do sąsiadującego z RPA Zimbabwe, by przedstawić historię wielkiego Zimbabwe. Jest to historia naprawdę bardzo tajemnicza, autentyczna, o ile temat kalendarza Adama przedstawiłem w dosyć taki sposób mało przekonujący, jeżeli chodzi o tamte tajemnice. Natomiast wielkie Zimbabwe faktycznie jest to zagadka niezgłębiona. Do dnia dzisiejszego pozostaje wiele pytań, na które wciąż oczekujemy odpowiedzi. Naukowcy, ponieważ no, jak to oni zwykle, nie chcą ryzykować swoją karierą, nie chcą stracić pracy, nie podejmują podobnych tematów, dlatego że po prostu szkoda im też na to czasu. A jak mówię, jest to temat bardzo kontrowersyjny, ponieważ historia wielkiego Zimbabwe jest w zasadzie nieznana. Nie wiadomo, kto to miasto stworzył, czy w zasadzie państwo. Nie znamy okresu, tak naprawdę, w którym poszczególne konstrukcje powstały, więc wszystko jest owiane wielką mgłą tajemnicy. Wielkie Zimbabwe, według naukowców, powstało w okresie średniowiecznym, w latach 1200-1450. Natomiast, jak mówię, twórców nie znamy. Jest kilka teorii, które dzisiaj przedstawię na temat tego, kto mógł ewentualnie wznieść poszczególne konstrukcje. Natomiast pewności co do tych teorii nie ma absolutnie żadnych. No i nie ulega wątpliwościom, że Wielkie Zimbabwe jest taką perełką kraju Zimbabwe, gdzie się znajduje. Teraz ktoś by mógł powiedzieć, że skąd wzięła się tak naprawdę ta nazwa Zimbabwe. Okazuje się, że nazwa obecnego państwa wzięła się właśnie od Wielkiego Zimbabwe, zbudowanego, no, jak mówię, w czasach nieznanych, a nie na odwrót. To nie jest tak, że Wielkie Zimbabwe wzięło nazwę właśnie od obecnie istniejącego państwa. To również jest bardzo istotna informacja, bo ona podkreśla jakby ważną rolę, jaką Wielkie Zimbabwe odgrywało w czasach swojej świetności. Czym jest Wielkie Zimbabwe, to powiem już wkrótce. Natomiast zastanówmy się teraz, kto odkrył w ogóle, jak to się stało, że to Wielkie Zimbabwe, że o nim w ogóle wiemy. Otóż stało się to w XIX wieku, w 1871 roku. Do Zimbabwe zawitali Europejczycy, niejaki Adam Renders, myśliwy i poszukiwacz przygód, oraz Karl Mauch. Jak mówię, w 1871 roku, w XIX wieku, zorganizowali wyprawę, która miała właśnie na celu odkrycie tego kompleksu, zbadanie jego. Kiedy odkrywcy po raz pierwszy zobaczyli Wielkie Zimbabwe, to byli w ogromnym szoku i od razu stwierdzili, że nie mogła wybudować go kultura, która w czasach średniowiecznych zamieszkiwała ten teren Afryki. To było takie pierwsze, być może spontaniczne stwierdzenie, a być może też nie. Wiele wskazuje na to. Jest kilka takich wskazówek, które prowadzą do zupełnie innego, nieznanego szerzej aspektu, jeżeli chodzi o powstanie właśnie tego Wielkiego Zimbabwe. Warto też wspomnieć, że Wielkie Zimbabwe było znane już wcześniej, chociażby Europejczykom w XVI wieku, Portugalczykom, którzy tam przebywali. Natomiast kiedy Portugalczycy zawitali do Wielkiego Zimbabwe, to ono było już opuszczone. W mieście nie było absolutnie żadnego życia.
Kiedy Mauch zobaczył mury Wielkiego Zimbabwe, był przekonany, że jest to stolica biblijnego Ofiru, skąd król Salomon sprowadzał złoto i kość słoniową. Porównywano też Wielkie Zimbabwe do Puntu, dokąd wyprawiali się starożytni Egipcjanie. O Egipcjanach jeszcze w kontekście Wielkiego Zimbabwe opowiem, bo jest to wątek bardzo ciekawy, szerzej nieznany. Dzisiaj współcześni historycy skłaniają się ku temu, że Punt leżał w okolicach współczesnej Erytrei bądź Somalii, a Ofir to legenda zbudowana na bazie Puntu, stworzona przez piewców wielkości Królestwa Izraelskiego w okresie panowania króla Salomona. Takie są oficjalne założenia naukowców, badaczy. Jeżeli chodzi o samo Wielkie Zimbabwe, o to, co tam się znajduje, to oczom pierwszych odkrywców ukazały się konstrukcje w kształcie takich okręgów jakby, które, co ciekawe, powstały przy użyciu metody zwanej murowaniem na sucho, czyli po prostu jest to metoda znana dobrze w starożytności, pewnie jeszcze wcześniej też, kiedy budowano bez wykorzystania zaprawy murarskiej. Oczywiście w Wielkim Zimbabwe nie mamy do czynienia z wielkimi megalitami, jakimiś kamieniami ważącymi po kilka czy kilkadziesiąt ton, nic z tych rzeczy. Tutaj na miejscu mamy konstrukcje, różne zabudowania wzniesione z takich małych jakby cegiełek, ale granitowych. Granit był pozyskiwany z lokalnych złóż, co też jest bardzo ciekawą rzeczą, no bo jeżeli wzniósł to teoretycznie lud tubylczy, no zakładam, że prymitywny, to w jaki sposób potrafiał granit obrabiać, formować, w jaki sposób granit potrafił pozyskiwać. To też jest zagadka, nad którą tak naprawdę historycy, jak to oni, no, nie zastanawiali się zbyt długo. Określili, że zbudowało to miejsce plemię lokalne jakieś tam, zaraz o tym opowiem, natomiast tak naprawdę nie wysilili się zbytnio, żeby tą teorię jakoś rozwinąć. Wielkie Zimbabwe obejmuje obszar 720 hektarów. Znajduje się w południowo-wschodniej części kraju o tej samej nazwie. Szacuje się, że budowa tego kompleksu trwała jakieś 300 lat. Zamieszkiwało ją od 18 do 20 tysięcy ludzi. I Wielkie Zimbabwe było wykorzystywane jako polityczna siedziba władzy. Ona służyła jako pałac dla monarchy Zimbabwe. Natomiast, jak mówię, nie wiadomo do dnia dzisiejszego, kto był, jaki lud wzniósł to, jakby nie patrzeć, niezwykłe miejsce, bo oglądamy te na zdjęciach te mury, te niezwykłe, okrągłe budowle, które widzicie teraz, te właśnie cegiełki, które tworzą poszczególne konstrukcje. To są, jak mówiłem, jest to granit, bardzo trudny w obróbce w ogóle. Natomiast zobaczmy, że te cegiełki są w zasadzie bardzo podobnej wielkości względem siebie, więc tutaj no, ci, którzy to miasto stworzyli, czy w ogóle państwo, bo tak należy o tym mówić, musieli być nie lada sztukmistrzami, musieli znać swój fach i mieć do dyspozycji takie narzędzia, którymi mogli te prace po prostu wykonać, a wykonali je naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, że te mury czy konstrukcje stoją do dnia dzisiejszego i naprawdę są w dobrym stanie. Ja nie mówię o tych, które są gdzieś tam zrujnowane, ale o tych, które no, wytrzymały presję czasu i też inne różne zamieszki, które w Zimbabwe miały miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto według badaczy wzniósł Wielkie Zimbabwe, są trzy, słuchajcie, teorie. Uwaga, żadna z nich tak naprawdę nie została nigdy potwierdzona. Pierwsza teoria to jest taka, że Wielkie Zimbabwe zbudowało plemię
lud buntu z plemienia Gokomere, druga teoria, przodkowie południowoafrykańskiej grupy etnicznej znanej jako Lemba lub Wenda i trzecia teoria, że byli to ludzie znani jako Karanga. Jak mówię, nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby twierdzić, że te teorie są prawdziwe. Tym bardziej, jak mówię, że kiedy badacze tam do tego wielkiego Zimbabwe zawitali, było ono opustoszałe. Kiedy Portugalczycy tam weszli, również nie było żywej duszy, więc tak naprawdę stwierdzenie takie ewidentne w 100%, kto odpowiada za to, co znajduje się na terenie Zimbabwe, mówię o tych konstrukcjach, to jest tak naprawdę rzecz niemożliwa do stwierdzenia. Pewnie będzie jeszcze kilka innych teorii, które kiedyś w przyszłości powstaną, natomiast jeżeli pewnych rzeczy, jakby nie przyjrzymy się pewnym rzeczom z zupełnie innej strony, to do rozwiązania zagadki pewnie nigdy nie dojdzie. Wielkie Zimbabwe popadło w większości niestety w ruinę. Natomiast, jak mówię, wiele budowli ostało się w całkiem dobrym stanie, jako architektonicznie, powiedzmy, jeżeli chodzi o wartość taką estetyczną, jest to naprawdę na wysokim cały czas poziomie. Wielkie Zimbabwe zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Według niektórych najbardziej imponującymi pozostałościami Wielkiego Zimbabwe są masywne kamienne mury wysokie na 15 metrów, ułożone z idealnie dopasowanych i niemal równych kamiennych cegiełek, to co mówiłem. Ściany zostały zbudowane z granitu z lokalnego zasobu. Wielkie Zimbabwe dzieli się dokładnie na trzy takie części. Jest to świątynia, akropol oraz kompleks w dolinie. I co ciekawe, na temat Wielkiego Zimbabwe wypowiedział się kiedyś polski naukowiec dr Maciej Ząbek z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej z Uniwersytetu Warszawskiego i on napisał, czy powiedział następująco na temat Wielkiego Zimbabwe. Zamieszkała w niej elita, która wyłoniła się ze społeczności wiejskiej i sprawowała kontrolę nad znacznym terytorium oraz odbywającym się na nim handlem. To wtedy powstało gro okrągłych budowli, które do dziś tak zachwycają. Należy jednak pamiętać, że konstrukcje na planie okręgu otaczającego mniejsze kręgi, lecz dużo skromniejszych rozmiarów są we wschodniej Afryce powszechne. Dlatego najciekawsza jest skala murów, sam przyznaje dr Ząbek. Są świadectwem istnienia struktur państwa zdolnych zmobilizować ludzi do takich przedsięwzięć. Prawdopodobnie wznosili je wyspecjalizowani rzemieślnicy. Udoskonalali oni techniki budowlane z wcześniejszego okresu, opracowali metody stawiania wysokich murów z dopasowanych, niepołączonych z zaprawą granitowych bloków. Stąd też prawdopodobnie pochodzi nazwa Zimbabwe. Zimba za Mabwe oznacza domy z kamienia, choć niektórzy sądzą, że zaadaptowano ją od Zimba woje, czczone domy. Ówczesna ludność zbudowała też masywne chaty z daga, gliniastej gleby wymieszanej z drobnym żwirem. Nie ma pewności, dlaczego architektura Wielkiego Zimbabwe była tak potężna. Badacze wątpią, aby osada służyła celom obronnym. Mury nie tworzą bowiem zamkniętych okręgów, a otoczona nimi przestrzeń była zbyt mała, żeby mogła w niej stacjonować armia. Co prawda znaleziono tam broń, ale raczej służącą do polowania. Bardziej prawdopodobne jest, że Wielkie Zimbabwe stanowiło ośrodek kultury i wysokie budowle pełniły funkcję reprezentacyjną. To jest bardzo ciekawe, co powiedział dr Ząbek, bo on sam tak naprawdę przyznał się do niewiedzy na temat tego miejsca. I też to jest dosyć dziwne, co powiedział naukowiec, bo on powiedział, że, jak słyszeliście, że ci ludzie, którzy wznieśli te konstrukcje należące do Wielkiego Zimbabwe, korzystali z wcześniejszych metod budownictwa, z wcześniejszej wiedzy. Natomiast jakiej wiedzy, się pytam?
Przecież wcześniej na terenie Zimbabwe nikt nie budował okręgów nawet z granitu, czy nikt nie stosował obróbki granitu, czego przykładem są te konstrukcje, te tak zwane cegiełki, które tworzą konstrukcję wielkiego Zimbabwe. Więc to jest pierwsza dziwna kwestia. Druga rzecz jest taka, że faktycznie naukowiec przyznał, że na terenie Afryki jest bardzo dużo takich kamiennych kręgów właśnie stworzonych w nieznanych czasach. Również to wielkie Zimbabwe jest stworzone właśnie w takich okrągłych, na wzór okręgu. Te budowle są w kształcie takich okręgów. To jest też bardzo zastanawiające, na czym tak naprawdę wzorowali się ludzie, którzy to wielkie Zimbabwe wznieśli. No i faktycznie trzecia rzecz, ale to są te wysokie mury, które pełniły nieznaną funkcję. Co chcieli, dlaczego akurat tak wysokie mury zbudowano w nieznanych nam czasach, to jest również naprawdę bardzo zagadkowa historia. Według naukowca te mury nie mogły bronić mieszkańców Zimbabwe, nie mogło też tam znajdować się armia, wojsko, więc jest więcej jak zwykle w takich sytuacjach pytań niż odpowiedzi, ale to chyba do tego, żeśmy się już przyzwyczaili wszyscy. Na miejscu znaleziono też bardzo ciekawe artefakty. Są to na przykład ptaki, które mają dokładnie 16 cali wysokości, są wyrzeźbione ze steatytu i zostały umieszczone na szczycie masywnych kamiennych monolitów o wysokości około metra. Niestety tych ptaków nie odkryto in situ, czyli tam, gdzie oryginalnie były umieszczone, więc tak naprawdę nikt nie wie, gdzie zostały umieszczone w czasach istnienia tego wielkiego Zimbabwe, w czasie budowy tego kompleksu, który również, słuchajcie, nie wiadomo w takim razie, jaką rolę pełnił. Istnieją pewne przesłanki, że ptaki z Zimbabwe zostały umieszczone na wschodnim wybiegu kompleksu, ale to jest tylko hipoteza. One, jak widzicie, mają takie ciekawe cechy ludzkie, jak i ptasie. Bardzo ciekawe. Być może były symbolami jakiejś królewskiej obecności. Być może one były właśnie związane z władcami tego miejsca. No i dochodzimy do bardzo ciekawych zagadnień, które do dnia dzisiejszego, jeżeli chodzi o wielkie Zimbabwe, nie zostały rozwiązane. Więc pierwsza rzecz jest taka, że wszystkie znaleziska w wielkim Zimbabwe, które poddały się próbom datowania, wskazują faktycznie na ten nawet XI-XV wiek naszej ery. Natomiast nie sposób znanymi nam metodami ocenić, ile lat, ile tysięcy lat być może mają same budowle. Nie jesteśmy w stanie, nie mamy metod nawet badawczych, aby takie rzeczy stwierdzić. Więc przede wszystkim zaskakujące jest to, jak mówiłem już na początku tej audycji, że tak naprawdę do dzisiejszego dnia nikt nie jest w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób, jakiej techniki ewentualnie ci mieszkańcy budowniczy wielkiego Zimbabwe użyli do cięcia równych, niemal równych wielkością i kształtem tych granitowych cegiełek. Jest to naprawdę rzecz absolutnie niespotykana w tym regionie, ale też w ogóle w innych tutaj pobliskich gdzieś stanowiskach archeologicznych. Druga wątpliwość, słuchajcie, jest taka, że w grobowcu egipskiej księżniczki VI dynastii odnaleziono czernidło do rzęs sporządzone przy użyciu antymonu. W starożytności złóż tego pierwiastka szukano w Algierii, Maroku, nie znaleziono, ani nie znano, ale istniały od bardzo dawna w Afryce Południowej, w dorzeczu Zambezi, na obszarze dzisiejszego Zimbabwe, co podważałoby hipotezy o
erytrejskiej lub somalijskiej lokalizacji Puntu. Więc to też jest bardzo taka no, rzecz faktycznie, która zmienia to, w jaki sposób to wielkie Zimbabwe postrzegali nie badacze, którzy odkrywali to miejsce, ale starożytni. A Antymon musiał być sprowadzany z południa Afryki, bo innej możliwości po prostu nie ma. Więc tu mamy drogi jasno prowadzące, wiążące to wielkie Zimbabwe z cywilizacją egipską. No i wreszcie trzecia wątpliwość, pewnie nie ostatnia, że zamieszkujący okolice wielkiego Zimbabwe krajowcy z plemienia Shona, oni są również uważani za prawdopodobnych budowniczych tego miejsca. Noszą na głowach chustki związane takim samym sposobem, w jaki starożytni Egipcjanie wiązali swoje nemesy. Więc dwie sprawy, które ewidentnie łączą wielkie Zimbabwe ze starożytnym Egiptem, z tamtejszą też technologią, jakby nie patrzeć, kulturą, więc być może jest tu jakiś, więc być może jest to zagadka, która no, może okazać się nie do rozwiązania, jeżeli będziemy postrzegać wielkie Zimbabwe jako, powiedzmy, taki, no nie wiem, plemienny wyraz jakiejś ekspresji, powiedzmy, twórczości i tak dalej. Być może bardzo możliwe jest to, że starożytni Egipcjanie przyczynili się do powstania tego miejsca. Natomiast to tyle, jeżeli chodzi o wielkie Zimbabwe. Natomiast chciałbym jeszcze poruszyć temat, którego miałem dzisiaj nie poruszać, ale jednak to zrobię. Na Onecie, nie wiem, czy czytaliście artykuł na temat ostatnich wyników, jeżeli chodzi o rozwój, a w zasadzie brak rozwoju, jeżeli chodzi o naukę, o głównie dwie dziedziny, fizykę i chemię. I to pokazuje, słuchajcie, w jakim miejscu jest nasz świat i pokazuje, dlaczego ludzie w dzisiejszym świecie, dlaczego cywilizacja zachodnia się tak naprawdę nie rozwija, dlaczego odkrycia naukowe, które powinny no, w dzisiejszych czasach być normą, dlaczego tak naprawdę ich nie ma, dlaczego cały czas tak naprawdę panują dogmaty gdzieś tam skonstruowane we wcześniejszych czasach, kilkadziesiąt lat temu chociażby. Oczywiście tutaj też mówię w kontekście tego, co dzisiaj powiedziałem, bo przecież naukowcy również nie chcą przyjrzeć się głębiej sprawie wielkiego Zimbabwe, bo to nie jest jakby wpisane w ich schemat postrzegania rzeczywistości, historii ludzkości w ogóle, rozwoju cywilizacji na naszej planecie. I pozwolicie, że zacytuję kawałek tego artykułu. Już poprzednie badania wskazywały na spowolnienia i spadki w konkretnych dziedzinach, ale jak przekonuje Michael Park z Uniwersytetu Minnesoty, autor najnowszej analizy, jako pierwsza dobitnie i przekonująco dokumentuje ona ten spadek przełomowości we wszystkich głównych dziedzinach nauki i technologii. Za przełomowe uznaje on zaś odkrycia, które odrywają się od istniejących pomysłów i teorii, tym samym popychając całą dziedzinę naukową na nowe terytoria. W jaki sposób badacze dokonali swojej analizy? Najpierw nadali wskaźnik przełomowości 45 milionom artykułów naukowych z lat 1945-2010 oraz prawie 4 milionom patentów amerykańskich z lat 1976-2010, a następnie analizowali, jak często były cytowane w innych pracach w ciągu 5 lat od publikacji, zakładając, że im bardziej przełomowe było badanie, tym mniej cytowano jego poprzedników. Szybko okazało się, że od początku tych przedziałów czasowych prace badawcze i patenty coraz częściej konsolidowały się lub opierały na wcześniejszej wiedzy, zamiast wnosić coś nowego do swojej dziedziny, a największy spadek przełomowości odnotowały fizyka i chemia.
Z czego to wynika? Nie wiadomo. Część środowiska naukowego skłania się ku teorii, że nisko rosnące owoce naukowego drzewa zostały już zerwane, w związku z czym każdy kolejny przełom jest coraz trudniejszy i bardziej wymagający. Tyle, że wtedy najpewniej spadek przełomowości dotknąłby różnych dziedzin nauki w różnym czasie. Tymczasem ostatni trend jasno pokazuje tendencję ogólną. Autorzy nowej analizy są więc bardziej przekonani do teorii ciężaru badań, to jest sugerują, że naukowcy muszą obecnie nauczyć się tak wiele, aby opanować określoną dziedzinę do mistrzostwa, że nie mają już czasu na przesuwanie granic. To sprawia, że skupiają się na wąskim wycinku istniejącej wiedzy, co prowadzi ich do wymyślenia czegoś tak bardziej konsolidującego niż przełomowego. Innym powodem może być też stale rosnąca presja publikacji, a mówiąc konkretniej, ośrodki naukowe naciskają swoich badaczy na jak największą liczbę publikacji naukowych, w związku z czym te są mniej znaczące albo stanowią zaledwie fragment większej całości, nad którą nie ma czasu odpowiednio popracować. Szczerze mówiąc, zszokowało mnie, że tak naprawdę naukowcy nie wiedzą, z czego wynika brak tych odkryć. Jest to coś naprawdę alarmującego, bo okazuje się, że oni sami nie widzą tego, że wpadli w błędne koło. Czyli oni po prostu nie wiedzą o tym, nie widzą tego faktu, że ich myślenie jest cały czas zawarte w określonych schematach, które powstały powiedzmy kilkadziesiąt lat temu i które obowiązują. Są to tak zwane główne dogmaty czy główne teorie naukowe i z tego oni po prostu nie są w stanie się wyłamać, nie są w stanie patrzeć inaczej niż ich nauczono. Jest to ogromny problem, dlatego z tego też wynika to, że nasz świat się nie rozwija. Z tego wynika problem taki, że po prostu tych odkryć nie ma. I również jeżeli chodzi o historię, czy te tajemnice starożytności, o których ja opowiadam, to również to dotyczy tej dziedziny, bo naukowcy po prostu, jak mówię, nie są w stanie spojrzeć świeżym okiem na to, co nawet już zostało odkryte. Nie mówiąc o tym, o rozwoju pewnych dziedzin i zobaczeniu rzeczywistości w jeszcze inny sposób. Ja kiedyś mówiłem o odkryciach Europejskiej Agencji Kosmicznej, która badała efekty grawitacyjne, w tym antygrawitacyjne, i tam okazało się, że efekty antygrawitacyjne były mocniejsze, znaczy większe w stosunku do pierwotnych założeń, które opierały się o teorię Einsteina. I ta różnica była znacznie większa, bo tam chodziło o jedynkę i 21 zer. Więc była to ogromna różnica. Natomiast mimo tak niesamowitego odkrycia, pozostało ono cały czas na marginesie. I dlaczego ono pozostało na marginesie? Gdybyśmy tak zapytali się, dlatego że takiego naukowca, dlatego że po prostu nie ma teorii, nie ma jakby podstaw, aby tego typu odkrycia gdzieś nagłaśniać, coś z nimi robić. Jest to rzecz naprawdę szokująca. Jest to rzecz, która była nie do pomyślenia na przykład w latach 20. w Niemczech, podczas chociażby później istnienia III Rzeszy, która przecież wyprzedziła świat zachodni, w sensie państw jakby to powiedzieć opozycyjnych, tak, na przykład Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o technologię. Trzecia Rzesza była nieporównywalnie o lata świetlne dalej. Dlaczego tak się stało? To jest też bardzo ciekawa rzecz, dlatego że w czasach właśnie III Rzeszy przecież były liczne ograniczenia, jeżeli chodzi o surowce, o kadrę naukową, a mimo tego, mimo tych problemów, oni potrafili sobie poradzić z pewnymi kwestiami nieporównywalnie lepiej niż naukowcy właśnie, czy w ogóle ludzie ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii. Dlaczego tak się działo?
To, jak mówię, zależało od tego, było uzależnione od tego, w jaki sposób ci ludzie myśleli. Ich otwartość w ogóle na różne możliwości, na naukę, na to, co na bieżąco odkrywali, była tak wielka, że po prostu tak naprawdę oni nie mieli żadnych granic, żadnych barier takich mentalnych, które powstrzymywałyby ich od przyjmowania nowych teorii i wcielania ich do rzeczywistości takiej namacalnej, fizycznej. Przecież silnik odrzutowy został odkryty, wykorzystany, no jako pierwsi wykorzystali go Niemcy, ale był odkryty wcześniej przez Brytyjczyków. Natomiast na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że kiedy taki pomysł wyprodukowania takiego silnika przedstawiono, nie pamiętam już w tej chwili nazwiska tego wynalazcy, pomysłodawcy, natomiast kiedy on przedstawił ten swój pomysł, to został może nie wyśmiany, ale zlekceważony, bo nikt nie wierzył, że coś takiego może w ogóle zadziałać. Dopiero kiedy Niemcy go skonstruowali, to świat zobaczył, że jest to absolutnie możliwe. Możemy tak, słuchajcie, długo o tym rozmawiać. Przecież Niemcy to jest cały czas kolebka, miejsce, gdzie rozwinęła się fizyka kwantowa, gdzie pracowali wybitni naukowcy na czele z Heisenbergiem, wreszcie z Walterem Gerlachem. Natomiast fakt jest taki, że fizyka kwantowa jest kluczem do otwarcia się na zupełnie nową fizykę, na zupełnie nowy świat. I być może, słuchajcie, jest to początek. Także oby tak było. Ja tymczasem bardzo dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.